Cześć, witajcie w dzisiejszych kółkowieściach. Dziś będziemy mówić o tym, że Pan Bóg chce, abyśmy byli dobrzy dla innych. Ciekawe, czy wiecie, co to znaczy? Co to znaczy, że Bóg chce, żebyśmy byli dobrzy dla innych? Nie wiem do końca, co to znaczy, że Bóg chce, żebyśmy byli dobrzy dla innych, ale wiem, dlaczego ja chcę być dobra dla innych. Z wdzięczności za to, co Bóg dla mnie zrobił i kim dla mnie jest. To znaczy, że mamy ich szanować i nic złego nie mamy robić i możemy im dawać jakieś prezenty albo coś miłego, albo przynosić innym osobom jakieś te zakupy pomagać. Bóg chce, żebyśmy zawsze troszczyli się o drugiego człowieka, żeby między ludźmi panowała zgoda, żeby na całym świecie panował pokój. W temacie dnia, druga część historii Elizeusza. Pamiętacie nowego bohatera, o którym opowiadałam wam tydzień temu? Ma na imię Elizeusz i był sługą i uczniem proroka Eliasza. Dziś chciałabym opowiedzieć wam o tym, jak potoczyło się jego życie, kiedy prorok Eliasz został już wzięty do nieba. Elizeusz wziął płaszcz Eliasza i otrzymał część jego mocy. Zaczął opowiadać też o Panu Bogu i czynił wiele cudownych rzeczy. Tym razem odwiedzili go mieszkańcy pewnego miasta o nazwie Jerycho. Być może kojarzycie to miasto z zupełnie innej historii. Mieszkali tam poganie, ale Izraelici posłuszni Bogu maszerowali 7 razy wokół jego murów. Tak długo, aż mury upadły, a miasto zostało zdobyte przez naród wybrany. Tym razem jednak mieszkańcy Jerycha mieli inny problem. Miasto było bardzo dobrze położone, ale niestety woda w nim była zła i ziemia nieurodzajna. Przyszli, aby opowiedzieć więc o swoim problemie prorokowi Elizeuszowi. Ten odpowiedział im: przynieście mi nowe naczynie i nasypcie do niego soli. Gdy mu przynieśli, poszedł do źródła, wrzucił do wody sól i oznajmił: tak mówi Pan, uzdrowiłem te wody. Nie wyjdzie stąd więcej ani śmierć, ani nieurodzaj. Wody zostały uzdrowione aż do dziś, według słowa Elizeusza, które wypowiedział. Teraz mieszkańcy Jerycha mogli spokojnie żyć, ciesząc się urodzajnymi polami i czystą, świeżą wodą. Jak myślicie, dlaczego przyszli ze swoim problemem właśnie do Elizeusza? Kim on był? Pamiętacie z poprzedniego tygodnia? Elizeusz kochał Boga i Bóg używał go dla czynienia dobra innym. Bóg chce, abyś ty również był dobry dla innych. Czy koledzy, koleżanki, szukając pomocy, zwróciliby się do ciebie? Czy twoje zachowanie wskazuje na to, że jesteś Bożym dzieckiem? Pozwól, by Bóg tobą kierował i używał cię dla dobra innych. Bóg chce, abyś był dobry albo abyś była dobra dla innych. Abyś troszczył albo troszczyła się o innych. Była dla nich miła, miły, serdeczna i serdeczny. Pamiętaj o tym, Bóg chce, byśmy byli dobrzy dla innych ludzi. Za tydzień opowiem wam dalszą część historii proroka Elizeusza. Bądźcie z nami!
Kącikiem i synem. Dziś ostatnia część historii brata Andrzeja. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze. Chcemy Was dzisiaj zabrać w dalszą część historii Andrzeja i zacząć od jego marzenia. Mam nadzieję, że pamiętacie, jakie było jego marzenie. No słuchajcie, jego marzeniem było to, żeby mieć żonę. Słuchajcie, żeby mieć żonę, to jest naprawdę ważne marzenie. I Andrzej modlił się o to, żeby Pan Bóg dał mu właściwą żonę, bo wiedział, że Pan Bóg ma dla niego to, co najlepsze. I wiecie co? No i tak się stało, że Andrzej poznał dziewczynę. Dziewczyna miała na imię Koli. I zanim Andrzej wyruszył w kolejną swoją podróż, by innym opowiadać o Panu Jezusie... A tym razem była to podróż na Węgry. To zapytał Koli, czy nie zostałaby jego żoną. I wiecie, co się stało? A jak myślicie, że on powiedziała, że oczywiście, że tak, że natychmiast, no to się mylicie. Koli obiecała, że odpowie po powrocie Andrzeja. Więc to był czas oczekiwania. Andrzej wyruszył w kolejną podróż. Tym razem była to podróż na Węgry. Tak, na Węgry. I kiedy zbliżał się do granicy, to jak zawsze przeżywał strach. No przecież wiózł to, czego wieść nie powinien, tak? A słyszał o tym, że na Węgrzech chrześcijanom dzieje się naprawdę ogromna krzywda, że są trącani do więzień, że nawet tracą życie z powodu wiary w Pana Jezusa. I Andrzej się najnormalniej w świecie bał. Ale wiecie co, jakoś tak bardzo dobrze i bezpiecznie przeszła odprawa graniczna i Andrzej mógł wjechać spokojnie na Węgry. No a kiedy już tam wjechał, to postanowił zatrzymać się nad rzeką po to, żeby w spokoju zjeść śniadanie, więc pewnie wyciągnął swój koc. Wyciągnął swoje kanapki, termos z herbatą. I wtedy zauważył, że rzeką zbliża się bardzo szybko motorówka, a na tej motorówce jest trzech żołnierzy. I jeden z nich ma wycelowany karabin prosto w niego. Andrzej bardzo się bał, ale prosił Pana Boga, aby Pan Bóg pozwolił mu nie okazywać strachu. Widzicie, to jest taka ważna nauka też, że jak się boimy, to możemy też Pana Boga prosić, żeby nam pomógł, nie? Motorówka dobiła do brzegu nieopodal Andrzeja. Jeden ze żołnierzy dalej celował do niego z karabinu, a dwóch pozostałych usiadło i bez gadania zaczęli coś grzebać w Andrzejowym samochodzie, czegoś szukać. Andrzej siedział z kanapką. Andrzej chciał w zasadzie już zacząć jeść i zastanawiał się, mam się pomodlić, czy też nie, ale postanowił, że nie będzie niczego udawał. Schylił głowę, pomodlił się, a kiedy podniósł swój wzrok, to zobaczył, że żołnierze właśnie zamykają jego samochód i śpiesznie opuszczają to miejsce. A wsiedli do motorówki i odpłynęli. Pan Bóg kolejny raz ochronił życie Andrzeja. A na Węgrzech Andrzej oczywiście spotykał się z wieloma ludźmi w wielu kościołach, z wieloma chrześcijanami, mając wiele spotkań. Przekazywał im pozdrowienia z Holandii, ale przede wszystkim mówił im o Panu Jezusie, o tym, że w Nim mogą mieć życie wieczne. I trwało to tak długo, aż pewnego wieczoru na spotkanie nie przyszła policja. I powiedziała, że Andrzej ma stawić się kolejnego dnia na przesłuchanie. Tej nocy sześć mężczyzn modliło się razem o Andrzeja. I Andrzej rano poszedł na posterunek policji. I wiecie, okazało się, że kapitan, który miał go przesłuchiwać, w nocy bardzo ciężko zachorował. W związku z tym przesłuchiwał go zupełnie inny człowiek, który był do niego bardzo przychylnie nastawiony. I Andrzej po krótkim czasie mógł opuścić posterunek policji. Ale chrześcijanie na Węgrzech stwierdzili, że nie są już w stanie zorganizować więcej spotkań, więc Andrzej wracał do Holandii. A tam, pamiętacie, czekała na niego? Czekała na niego Cori. I przede wszystkim miała mu dać odpowiedź. Jak myślicie, jaka to była odpowiedź? Tak, tak, Cori się zgodziła. I po kilku miesiącach Andrzej i Cori wzięli ślub i zostali małżeństwem. Ale jeśli myślicie, że na tym skończyła się przemytnicza kariera Andrzeja, oj, to się grubo mylicie. Kolejnym krajem, do którego Andrzej bardzo chciał pojechać, do którego Pan Bóg go powoływał, ten kraj to była Bułgaria. I Andrzej pomyślał sobie, że najłatwiej byłoby mu dojechać do Bułgarii przez Jugosławię.
ale pamiętając swoją historię, wiedział, że ma zakaz wjazdu do Jugosławii, a pomyślał sobie, a co za mi szkodzi, napiszę prośbę o wizę. Wiecie, poczta widać nie działała wtedy specjalnie dobrze i Andrzej do Jugosławii dostał wizę. Spakował się więc, pojechał do Jugosławii, żeby dotrzeć do Bułgarii, ale jak już tam był, pomyślał sobie, a to spotkam się z jugosłowiańskimi chrześcijanami. Był tam dzień, drugi, trzeci, czwarty. I może o jeden dzień za długo byśmy powiedzieli, dlatego że w końcu Andrzeja zatrzymano i powiedziano, że ma natychmiast opuścić Jugosławię i nie pozwolono mu już wjechać do Bułgarii. Ale Andrzej mówił, ale proszę pana, mam 70 km do granicy, czy mógłbym dojechać do Bułgarii? Nie, musi pan wrócić tą drogą, którą pan przyjechał, padła odpowiedź. I Andrzej był bardzo smutny, był trochę wręcz zdruzgotany, dlatego że czekała go bardzo długa i nużąca podróż przez takie kraje jak... Włochy, Grecja. I tu już myślał, że może uda mu się wjechać do Bułgarii, okazało się, że nie, więc musiał pojechać do Turcji. I słuchajcie, no wiele, wiele godzin spędzał w swoim samochodzie. To nie były zawsze gładkie autostrady, ale często wyboiste drogi. No i w końcu naprawdę wszystko go już bolało. I miał w pewnym momencie już serdecznie wszystkiego dosyć. Pomyślał, że może powinien zawrócić. Słuchajcie, szatan chciał zrobić wszystko, żeby zniechęcić Andrzeja. Kręgosłup bolał go tak bardzo, że w zasadzie nie potrafił wysiąść już z samochodu. Ale wtedy Andrzej przypomniał sobie historię Pawła i Sylasa, którzy siedzieli w więzieniu, skuci w dybach i wtedy śpiewali Panu Bogu na chwałę. I ta historia sprawiła, że Andrzej poczuł, że musi zwrócić się do Pana Boga. I wiecie, tak jak Paweł i Sylas zostali uwolnieni, to Andrzej został też uwolniony, ale z takiego więzienia strachu, przygnębienia i z więzienia bólu. I z nowymi siłami Andrzej postanowił, tak, jadę do Bułgarii. I przez Turcję dotarł do Bułgarii. Ale jeśli myślicie, że jego droga pomocy chrześcijanom w Europie Środkowej i Wschodniej skończyła się na Bułgarii, oj, to się grubo mylicie, bo to był dopiero początek. Początek dzieła, które dzisiaj nazywa się Open Doors. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie dzisiaj Open Doors pomaga chrześcijanom i w jaki sposób, bo przecież nie tylko dostarczamy im Biblię i literaturę, ale dostarczamy też pomoc humanitarną, czy szkolimy ludzi. Jeśli chcecie więcej się o tym dowiedzieć, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę, uwaga, podaję, www.opendoors.pl. A przede wszystkim zachęcamy Was do szukania woli Pana Boga odnośnie Waszego życia, bo wierzę, że Pan Bóg ma też wyjątkowy plan dla Twojego życia. Dziękujemy Wam pięknie. Dobrze z Wami było być. Miejcie się dobrze. Dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pamiętajcie, że czytanie książek jest fajne, a więc warto kupić coś z księgarni Warto. Cześć. Dzisiaj chcę Wam polecić nowe książeczki z serii Mądre Bajki. Te książeczki są napisane przez takiego znanego biblistę Alfreda Palle. I wiecie, ten pan zajmuje się pisaniem takich historycznych, archeologicznych książek, a tym razem napisał bajki dla dzieci. W tej serii znajdziecie takie książeczki jak Bajeczne mądrości, uczące wartości, Bajki mądre, grosza godne, Mądrość bajek i Szukam mądrości, wiedzy i wartości. Każda z nich zawiera zbiór opowiadań, które przekazują właśnie niezmienne i uniwersalne wartości. Zapraszamy serdecznie do naszej księgarni Warto w Cieszynie, ale też znajdziecie te książeczki na naszej stronie internetowej www.warto.com.pl. Podziałajmy znowu wspólnie z kącikiem kreatywnym. Czy bycie dobrym kolegą i dobrą koleżanką jest łatwe i proste? Dobrze wiem, że nie. Dzieci również mają wiele pytań i wątpliwości. Co zrobić, jak inni złoszczą się na mnie? Czy przyjaciel może nie lubić drugiej osoby?
czy kolega i koleżanka mogą się ciągle kłócić? Jak dobrze bawić się z kolegą? Co zrobić, gdy inni oszukują w zabawie? Jak być miłym? Jak można pomagać innym? Te i wiele innych pytań i wątpliwości dzieci zapisały na dłoniach i przykleiły na plakacie. W dzisiejszym kąciku kreatywnym ja chciałabym Was zachęcić do zrobienia zupełnie innego plakatu. Takiego, w którym umieścicie wskazówki, dobre rady, jak być dobrym kolegą i dobrą koleżanką. Wykonajcie swoje prace, potem sfotografujcie je i wyślijcie na mój adres e-mail katarzyna.kowalska@cme.org.pl. Obiecuję, że wszystkie plakaty pokażę w kolejnych Szkółkowieściach. A może nawet znajdą się jakieś nagrody za Wasze cenne rady dla kolegów i koleżanek. Bóg chce, abyśmy byli dobrzy dla innych. Ale jak to zrobić? Wierzę, że Wy doskonale to wiecie. Teraz zachęcam Was do działania i do usłyszenia i do zobaczenia znów. Cześć! Na dziś to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Pamiętajcie, aby zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę. Możecie to przewrócić do innych odcinków i tam też zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji na kanale. No i myślę, że do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.